co to jest miłość. Już wspomniałem, co to jest miłość, gdyż jest to pytanie, które bardzo często zadają mi kobiety. Kiedy ten mężczyzna naprawdę kocha? Mężczyźni nie tak często się pytają, faceci nie tak często się pytają, kiedy kobieta kocha, gdyż oni wiedzą, że kobieta wtedy kocha, kiedy mówi, że kocha. Natomiast kobiety wiedzą, że czasami człowiek kłamie, odpowiadając na pytanie, i dlatego one bardzo chcą się dowiedzieć, czy on naprawdę kocha. Bo jak ona mówi, że kocha, to ona naprawdę kocha, ale w tym momencie, kiedy mówi. Za chwilę już to nie będzie obowiązywało, to obowiązuje tylko w momencie, kiedy ona mówi. Natomiast ona by chciała wiedzieć, czy on naprawdę kocha, mocno kocha i czy będzie ją długo kochał. I dlatego chcę wam powiedzieć, drogie panie, że u faceta jest to stosunkowo proste. Ponieważ facet nie zakochuje się na chwilę, facet pożąda przez chwilę, to tak, pożąda w momencie, kiedy ma chęć, kiedy mu pracują prima aprilis, jak mu pracują. O, czyli jak jest 1 kwietnia, to on wtedy może wszelkie bajki opowiadać. Natomiast jak to nie jest 1 kwietnia, to jak on mówi, że kocha, to ciężko mu to przechodzi przez gardło, i on nie jest w stanie powiedzieć tak sobie amuzom. On nawet podchodzi do tego, powiedziałbym, bardzo poważnie. Bo jak kocha, dla niego miłość, to dosłownie symbolem miłości u faceta to jest serce. Nie dziecko, tylko serce. I dlatego do serca on podchodzi z sercem. I dlatego jak facet kocha, to jest gotów do poświęceń. On jest gotów wiele poświęcić dla swojej ukochanej. Jest w stanie poświęcić na przykład, no chociażby jak jadą pociągiem do teściowej 200 kilometrów, to on gotów jest nawet usiąść tyłem do kierunku jazdy i z dala od okna, żeby ona siedziała przodem do kierunku jazdy i przy oknie. No bo ona nie lubi. On nienawidzi, ale ustąpi miejsca przy oknie, przodem do kierunku jazdy. No, również jeżeli on na przykład, jeżeli się okazuje, że został jeden kawałek sernika, którego on kocha, ona lubi sernik, została jeszcze jedna eklerka w cukierni, której on nienawidził, to on chętnie zje tę eklerkę tylko po to, żeby widzieć, z jaką radością ona je ten sernik, a na końcu mówi, że wcale nie był taki smaczny. No i drogie panie, jeżeli się przyjrzycie swojemu facetowi, to od razu po jego zachowaniu widać, ponieważ jak facet patrzy na kobietę, to mu się oczy błyszczą, to mu się ręce trzęsą, to mu dech zapiera, to mu silinka leci, tak jak mnie do tego serniczka. I dlatego, drogie panie, informuję was, że jak facet kocha, to jest gotów oddać nie tylko serce, ale cały sernik wam w całości.